Cześć! Cześć, Olivia! A ja jestem Mr. Gamer. To dzisiaj z Oliwią gramy w 5 gier, a dokładnie Olivia gra, ponieważ ja już grałem i wiem, o co chodzi w tych grach. Yeah! Olivia będzie testowała te gry i później oczywiście ocenimy te gry sposobem od 1 do 10 i przekażemy wam trochę informacji o tych grach. Tak, będziemy. Tak, właśnie zrobimy. Będzie fajnie, będzie się działo. To zaczynamy. Big Bang Racing. I ja to uwielbiam tą grę, bo można tutaj tworzyć i udostępniać własne robione poziomy różne. No. No, a tutaj ścigasz się z graczami z całego świata online, a ta gra jaka jest, to jest bardzo kolorowa, prawda? No, jest kolorowa. No, jeździ się przez poziomy, które właśnie stworzyli inne gracze. Naprawdę? No, jest bardzo ciekawa i właśnie to jest w tej grze właśnie najlepsze dla mnie. Czemu? No, tak wciągająca jest ta gra. No wiem. A ty jak grasz, to co, podoba ci się czy nie? No, podoba. Podoba ci się, nie? No. I tutaj są w tej grze też organizowane takie weekendy i można wygrać prawdziwe nagrody. Naprawdę? Naprawdę. I tą grę pobrało milion ludzi. To dużo. 1 milion. Dużo, dużo, dużo. Ja tą grę oceniam na 8. Ja daję też 8. 8? No. Dobra, to chodź pokażę ci następną grę, którą grałem. Okej. Magic Rampage. Ja grałem w tą grę, teraz w tą grę gra właśnie Olivia. Tak. No i co, jak myślisz? No fajnie. Fajnie? Yeah! To jest, ta gra to jest z gatunku RPG, czyli taka szybka gra akcji. Yeah! Lubisz takie gry akcji? No lubię. No, a tutaj masz do dyspozycji dziesiątki broni, noże, magiczne różdżki, takie wiesz? No. No i tak, różne takie rzeczy masz. A tam jest zombie? Nie chyba. A. Albo tak. No i będziesz, jak będziesz grała, to dojdziesz do bossa i no, wtedy będziesz z nim robiła taką walkę. I tutaj, bo to jest takie, to są takie lochy, no, tu chodzisz po takich lochach. No. One mają nowe przeszkody i musisz odnaleźć też takie poziomy bonusowe. Bo są tutaj takie ukryte. No wiem. No i ta gra wygląda trochę na taką grę nowoczesną i trochę taką starą z lat 90. No, trochę tak wygląda. Ale bardzo fajna gra i ta gra jest tak zrobiona, że można grać na gamepadzie, joysticku i nawet na klawiaturze. A wiesz, po to, żeby było lepiej czuć tą grę. Naprawdę? Naprawdę. I tą grę pobrało aż 10 milionów. To dużo. To dużo, ja na tej gry daję aż 9. 9, a to jest 7. O, dobra. To idziemy zagrać następną grę? Okej. Okay. Idziemy. No, Oliwcia gra w grę Run. Run. Run, no. Ta gra po prostu jest ekstra dla mnie. A dla ciebie? No. Tak? No, tylko bawię się ją to. Chyba trochę trudna dla ciebie, co? No. Bo jak zaczniesz, to się nie możesz zatrzymać. Okej, okay, próbuję. Nie możesz zwolnić i uważaj, żeby nie spaść tam. I trzeba grać, żeby się nie poddawać. Spadłam. I tak, i musisz tak skakać, jeździć po ścianach. No. I tutaj to jest nie do przerwania ścieżka, wiesz? Cały czas ona idzie, 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 idzie. Kolejny level, poziom, level, poziom, level, poziom. A ta gra to w ogóle jest mojego dzieciństwa, bo kiedyś już były takie gry. Naprawdę? Naprawdę. Jakie? No fajne, Mr. Gamer już teraz jest starszy, jak był mały, to też grał w różne gry. I w taką grę grałem kiedyś. Naprawdę? No, ta gra ma 10 milionów pobrań, bo jest bardzo ciekawa i bardzo trudna. No, i jak? To ja pobram ją. Trudna, nie? No, bardzo. No, ja oceniam tą grę na 9 też. A ja? Daję 10. 10? 10. O nie, 9, 10. 19. O ja. Ale wysoko oceniliśmy tą grę. No. Dobra, chodź zagramy w następną grę. A teraz jedziemy z grą Getaway. Dwójkę. Tak. Jedynka może być. Ale teraz gramy dwójkę. Olivia oczywiście jedzie. Fajna, tak skieruje się fajnie. No właśnie, fajna gra i bardzo proste sterowanie jest w tej grze, nie? No, tylko tutaj
tu i to tutaj tu. No i do wyboru masz mnóstwo samochodów do odblokowania. No, masz dużo bardzo. A ja ci powiem, że to wcale nie jest taka bułka z masłem. No nie. I trzeba się trochę pomęczyć, żeby odblokować te wszystkie kolejne poziomy i te inne samochody. No wiem. Ale gra jest naprawdę oczywiście mega. No jest. Było 5 milionów pograń. Pobrań. Wow! Wy też spróbujcie oczywiście zagrać w tą grę, napiszcie w komentarzu, jak wam się ta gra podoba. Tak. Bo dla mnie jest naprawdę obłędna. No i ja oceniam tą grę na 8. Ja daję 7. Dobra, to co? Idziemy zagrać w kolejną grę? W piątą? No. To idziemy. Woo! Crash of Car! Woo! Właśnie Oliwia gra. A Oliwii zadaniem, celem jest zebranie jak najwięcej ilości tych koron. Wiesz, które widzisz, no, je, nie? Widzę. I on musisz je zebrać przed zniknięciem. To takie małe są. No. I możesz niszczyć inne gracze, a inni gracze mogą niszczyć... też ciebie. O nie. O no. Nie, ja umarłam. No bo można tutaj grać też ze znajomymi albo i osobno. Jest 8 map, 70 samochodów. Wow! No, w tym miotacz, w tych samochodach jest, w tym wyposażeniu jest miotacz ognia, działa różne, inne bronie, wiesz? No, takie inne są, no. Jak właśnie, jak lubisz te gry w stylu IO lub akcji, to pobierz tą grę, bo ona jest dla ciebie! Ja oceniam tą grę na 8. Ja też daję 8. 8? No. No, tą grę pobrało 10 milionów ludzi. To dużo. Dużo, dużo. Dobra, to widzieliście we wszystkie gry, co graliśmy w tym. No. Dobra, to idziemy. Pa! A dzisiaj gra wygrała Run. Tak, a dzisiaj właśnie wygrała gra Run, która zdobyła 19 punktów. Ta gra została oceniona najwyżej przez nas. Woo! Czyli przez Mr. Gamera i przez Oliwię. A wy oczywiście nie zapomnijcie odwiedzić nas na Instagram i TikTok i oglądajcie kanał Oliwia Janczyk w każdy piątek o 20. Pa! Pa! Ej, poczekajcie! Tu Mr. Gamer, jeszcze wam powiem parę ciekawostek ze świata gier! A wiecie, że nasz rodak ustanowi nowy rekord świata w Diablo 2? Yes! Jest to pierwsza osoba w historii, która pokonała grę w mniej niż godzinę, a dokładnie w 59 minut i 29 sekund. Ślimak, bo taką ma ksywę, gracz musiał znać grę na wylot na pewno i wiedział, co może sobie odpuścić, a co nie, bo nie było inaczej. I na co ma uważać, a co można zabijać w grze. Oczywiście gratulacje dla Ślimaka, aby rekord utrzymał jak najdłużej. A wy spróbujcie sami przejść tą grę i ustanowić swój rekord. A pamiętaliście o 10 lipca? Są to dwie premiery gier. Na jedno już się nie mogę doczekać. A jest to F1, Formuła 1 2020! Jest to moja ulubiona gra. Naprawdę, wasza na pewno też. Będziemy grać, będzie się działo oczywiście. A druga gra, która wychodzi 10 lipca, to jest Electro Ride. Razem na równo z Formułą 1. Ja jestem bardzo podekscytowany, bo będę grał pierwszy raz w tą grę i się też nie mogę doczekać już tej gry. Więc już za parę dni jest 10 lipca i dwie wspaniałe premiery. I będzie gorąco, będzie się działo. A wiedzieliście, że lekarze zamiast tabletek będą przepisywać gry? Yes! A ta gra ma pomóc leczyć ADHD? Yes! Ludzie mówią dużo negatywnych rzeczy na temat gier, że są szkodliwe dla zdrowia i że dzieci długo siedzą i że się psuje wzrok i to jest prawda. Ale gry mają swoje plusy. Yes! I mogą leczyć ADHD. I wtedy właśnie powstał Ender Borgs. To jest nazwa gry, której testy trwały 7 lat, a w tych testach brało udział 600 dzieci w wieku od 8 do 12 lat, te, które mają oczywiście ADHD. A zaczęło się tak, że zaczęli obserwować dzieci przez 25 minut dziennie, jak dzieci grają w tą grę.
a ta gra jest zręcznościowa, w której większość czasu spędza się na omijaniu przeszkód i zbieraniu różnych przedmiotów. I musisz być skupiony cały czas w różnych sytuacjach. Ta gra oczywiście może być stosowana jako środek wspomagający ADHD, ale może też i wyleczyć, jak ktoś ma małe ADHD. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale to jest bardzo ciekawe. Co o tym myślicie? Zostawcie to nam w komentarzu. Yeah!